Gubernator amerykańskiego stanu Karolina Południowa podpisał ustawę, która zapewnia większą ochronę życia nienarodzonych dzieci, u których bije już serce. Nowe przepisy do sądu zaskarżył aborcyjny gigant Planned Parenthood. Ustawa przyjęta przez władze Karoliny Południowej i podpisana przez gubernatora Henry'ego McMastera zobowiązuje lekarza do przeprowadzenia przed tzw. aborcją badania USG. Jeśli potwierdzi, że serce dziecka bije, uzyska ono dużą ochronę. Prawo dalej będzie pozwalało na tzw. aborcję, jeśli ciąża będzie wynikiem gwałtu lub kazirodztwa oraz gdy zagrożone będzie życie matki. Serce dziecka zaczyna bić około 6 tygodnia ciąży. Wiele kobiet jeszcze nie wie wtedy, że jest w ciąży. To jest bardzo ważne. Jest to jedno z najlepiej chroniących życie praw, jakie mieliśmy dotychczas. To jedno z najbardziej chroniących życie praw w kraju. To dobry krok naprzód, chroniący wszystkich mieszkańców Karoliny Południowej. Gubernator podkreślił, że nowe prawo jest zgodne z amerykańską konstytucją oraz wartościami wyznawanymi przez mieszkańców stanu. Dodał, że ochrona życia nienarodzonych jest obowiązkiem każdego obywatela. Aborcyjny gigant Planned Parenthood, który prowadzi kliniki aborcyjne, zaskarżył nowe przepisy do sądu. Obrońcy życia liczą jednak, że prawo zostanie utrzymane. Nowa ustawa nie przewiduje kar dla kobiet za poddanie się nielegalnej aborcji. Odpowiadać będą tylko osoby, które przeprowadzą tzw. aborcję. Będą grozić im nawet 2 lata więzienia i 10 000 dolarów grzywny.